cała budowa mostu jest skomplikowana, technologicznie bardzo trudna, ale jak widać efekty już są takie, że możemy spodziewać się rychłej możliwości skorzystania z mostu, jak i oczywiście z dróg dojazdowych. Operacja montażu łuków to przedsięwzięcie, które na pewno wielu, szczególnie inżynierów, fachowców z branży mostowej, drogowej zainteresuje. Rzadko spotykane, mianowicie prowadzenie łuków na miejsce nad Wisłą, nad rzeką poprzez przeprowadzenie tej operacji na barkach, a nie budowa łuków bezpośrednio z brzegów. Będzie ta operacja trwała cały jutrzejszy dzień, to płynięcie pierwszego łuku, a po kilku tygodniach oczywiście powtórzenie tej operacji, czyli przepływanie z drugim łukiem i zamontowanie drugiego łuku. Cieszy mnie jedno, Toruń już nie marzy o moście, tylko go widzi. Będzie go widać coraz lepiej, a jeśli terminy, nic się nie wydarzy nadzwyczajnego, to tak jak pan prezydent zapowiada i wykonawca, koniec listopada, początek grudnia, Toruń ma wreszcie drugi most, w związku z tym życie będzie lżejsze.